Uchwała, o której Państwo mówią, została podjęta w listopadzie 2019 roku. Inicjatorem podjęcia uchwały był Społeczny Komitet Budowy Pomnika. To gremium zostało powołane przez Kujawską Szkołę Wyższą i to gremium poprzez przyjęcie uchwały uzyskało zgodę, uzyskało zielone światło na podjęcie zbiórki na ten cel, zbiórki finansowej. Powołaliśmy społeczny komitet, jest zarejestrowany jako stowarzyszenie zwykłe w Urzędzie Miasta we Włocławku. Mamy zgodę Rady Miasta, zgodę pana prezydenta. Jest lokalizacja wyznaczona we Włocławku. Mamy projekt wykonany przez artystę rzeźbiarza Antoniego Bisagę. Mamy całą dokumentację techniczną. Największym problemem, z uwagi na pandemię oczywiście, są w tej chwili środki finansowe. Środki finansowe. My żeśmy już przygotowali projekt cegiełek, bo istnieje taka również możliwość, że każdy, kto da tą przysłowiową nawet złotówkę, otrzyma cegiełkę. Ale można również, bo tak mamy w planach, wygrawerować imię i nazwisko fundatorów, którzy przekażą określoną kwotę. Te środki finansowe będą jednak potrzebne na to chociażby, żeby zakupić granit, przywieźć to z południa Polski, dokonać grawerunku 118 osób. Z imienia i nazwiska, stopnia wojskowego i zawodu, jaki wykonywał we Włocławku. Także to przedsięwzięcie jest duże, nie rezygnujemy, niemniej jednak przez tą pandemię mamy problemy organizacyjne. Gdzieś pod koniec roku, po wakacjach, byśmy pełną parą ruszyli, żeby nagłośnić tę sprawę i rozpocząć przygotowania. Jeżeli byśmy uwzględnili deklaracje firm budowlanych, a mam kontakt stały i deklarują w dalszym ciągu, bo chcemy też przy okazji wydać publikację z życiorysami wszystkich 118 pomordowanych, to potrzeba nam jest około 200-250 tysięcy.